pani Lucja Binaś, sołtys sołectwa Boruja Kościelna. Nie dojechała, ale nie oznacza to rezygnacji. Pani Lucyna Kańska, sołtys sołectwa Boruja Nowa. Pan Marek Binkowski, sołtys sołectwa Cicha Góra. Pani Jolanta Puchalska, sołtys sołectwa Chojniki. Pan Roman Pawłowski, sołtys sołectwa Glinno. Pan Stefan Schulz, nowy stary sołtys wsi Grubsko. Pani Genoweta Woźniak, nowy sołtys wsi Jastrzębsko-Stare. Pan Henryk Karl, nowy stary sołtys wsi Podlaskiej. Dotarła pani Lucja Binaś, sołtys wsi Boruja Kościelna. Pani Ewa Szkudlarska, zupełnie nowa pani sołtys wsi Paproć. Pan Bogusław Nawrot, sołtys wsi Przyłek, nowy stary. Pan Mieczysław Szczechowiak, nowy stary sołtys wsi Róża. Pan Henryk Jędrzejczak, zupełnie nowy sołtys wsi sołectwa Nowa Róża.
Pani Maria Piecharczuk, sołtys wsi Sątopy. Pan Piotr Protas, nowy sołtys wsi Sękowo. Pan Adam Krym, nowy stary sołtys wsi Stary Tomyśl. Pani Bożena Pierzyńska, zupełnie nowy sołtys wsi sołectwa Szarki. I pani Danuta Sobieraj, sołtys wsi Bytomyśl. Szanowni Państwo sołtysi, bardzo prosilibyśmy, żeby w czasie przerwy, bo trudno będzie objąć wszystkich, a dobrze by było, żeby na początek kadencji było to tak zwane wspólne zdjęcie, czyli na rozpoczęcie przerwy na holu albo na schodach, zobaczymy gdzie lepiej, byłoby tak zwane wspólne zdjęcie. Czyli zaraz po haśle przerwa do zdjątka. A teraz można wszystkim razem brawa. Dziękuję. Wracamy do porządku obrad. Przechodzimy do punktu czwartego. Jest to punkt dotyczący uchwał. Pierwsza uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowy Tomyśl na lata 2011 do 2026. Wprowadzenia dokona pani Ludomira Świączka, zastępca skarbnika gminy. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie i panowie radni. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest przedstawiany wraz z projektem uchwały budżetowej. Projekt w sprawie wieloletniej prognozy na lata 2011-2006 obejmuje dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu i sposób jego finansowania, objaśnienia przyjętych wielkości stanowiące załącznik numer 3 do projektu uchwały, przedsięwzięcia wieloletnie oraz umowy. Realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy. Wykazane to jest w załączniku numer 2. Uchwała jeszcze o wieloletniej prognozie finansowej zawiera upoważnienia dla burmistrza. Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące lat 2007-2009
a do roku 2010 przyjęto dane na koniec trzeciego kwartału. Rok 2011 został przyjęty według projektu budżetu na ten rok. Na lata 2012 i 2014 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 4%, opierając się na informacjach zawartych w wieloletniej prognozie finansowej państwa i założeniach o wzroście stawek podatków lokalnych. Na lata 2015-2020 przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów na poziomie 1,5%. W dochodach majątkowych na lata 2012-2014 założono szacunkowe wielkości ze sprzedaży majątku gminy. Ponadto na lata 2012 i 2013 przyjęto wpływy ze sprzedaży spółki PEC, a dodatkowo na rok 2012 dotację na dofinansowanie inwestycji zgodnie z zawartą umową z samorządem województwa wielkopolskiego. W latach 2015-2006 dochody majątkowe przyjęto na poziomie 500 tysięcy rocznie. Wydatki, podobnie jak dochody, prognozowano z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, stosując przy tym zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. Wydatka bieżących wyodrębniono, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST. W latach 2012 i 2020 założono wzrost tych tytułów o 1,5%. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą długu, które zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Globalne kwoty wydatków majątkowych przedstawione zostały w załączniku nr 1 do projektu uchwały. Corocznie środki pozostające po spłacie zadłużenia i pokrycia wydatków bieżących przeznaczone zostaną na inwestycje. W ramach polityki oszczędnościowej założono oszczędności w zakresie wydatków bieżących, ponieważ okres lat 2012-2018 będzie dla gminy okresem trudnym z uwagi na przypadające na te lata spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2007-2010. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A czy o autopoprawce w tej chwili pani powie, czy... Przyjętej uchwały o trybie prac nad uchwałą budżetową. Co prawda to nie jest odniesione do wieloletniej prognozy finansowej, ale przy przedstawieniu projektu uchwały jest najpierw przedstawienie projektu uchwały budżetowej, następnie jest przedstawienie opinii Regionalnej Izby o tym projekcie, a potem jest przedstawienie opinii Komisji Rady, ustosunkowanie się do burmistrza, do ewentualnych uwag zastrzeżeń, a następnie jest przegłosowanie autopoprawki. I wcześniej przedstawienie autopoprawki, a potem przegłosowanie tej autopoprawki. I jest następnie dyskusja. Taki jest ustalony uchwała o trybie prac. Okay. Czyli w tej chwili przedstawimy opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowy Tomyśl. Tutaj do państwa radnych mam pytanie, czy mam odczytywać tę opinię w całości, czy tylko... No myślę, że każdy dostał. Ja może tutaj tylko początek przeczytam. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony zarządzeniem numer prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2009 roku. W osobach przewodnicząca Beata Rodewald-Łaszkowska, członkowie Barbara Krawiec, Zdzisław Drozd, działając na podstawie artykułu 13 punkt 12 artykułu 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych wyraża o przedłożonym przez burmistrza gminy Nowy Tomyśl projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2026 opinię pozytywną z uwagą. Myślę, że każdy z państwa radnych otrzymał to w materiałach i mógł się